Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cuphead. Ostatnio powędrowaliśmy sobie do kolejnej części Inkwell Isle. Pokonaliśmy tam tylko jednego bossa, no żeby przejść dalej musimy pokonać pięciu, więc jeszcze kilku przed nami. Ja myślę, że smoka sobie zostawię na koniec, natomiast dzisiaj zajmiemy się... Czym się dzisiaj zajmiemy? Zajmiemy się innymi bossami, no. Tylko teraz moje pytanie brzmi... Bo gdzieś tu... A dobra, tam jeszcze nie mogę wejść, okej. Okej. Ja myślę, że najpierw wejdę tutaj i dokonam jakiegoś zakupu. I mam już coś konkretnego na oku. To jest to strzelanie samonaprowadzające. I... Początkowo, kiedy grałem, byłem przekonany, że jest to jedno z najlepszych takich możliwych strzelań, jakie można tutaj dostać. Ale potem się okazało, że owszem, ono jest samonaprowadzające, co nam ułatwia sprawę, ale nie w momencie, kiedy na przykład lecą na nas inne obiekty, aniżeli boss. Bo wtedy się okazuje nagle, że ale... To strzelanie nie strzela w bossa, tylko w tamte obiekty. Okej. Idziemy do piramidy. I będziemy tutaj walczyć z Jinem. Będzie to walka w samolocie. Jak pamiętacie, o tym wspominałem, dostaliśmy rakiety, ale na tego bossa akurat się one nie przydadzą. One się przydadzą na innego bossa, którego wam dzisiaj pokażę. Podoba mi się to, co jest w tle, ale dobra. Nie będę zwracać na to uwagi, bo mamy do zrobienia trochę coś innego. Okej. Jest to dosyć... Powiedzmy... Ten boss ma bardzo dużo ataków. To, co na nas teraz wysyła, nie jest takim pierwszym możliwym atakiem. Pamiętam, że jeszcze z kuferka mógł w nas rzeszami strzelać. Ale dobra. Teraz mamy taki labirynt, gdzie musimy... torować sobie drogę, uważając przy tym na wiertła. Niszczyć możemy tylko te elementy kolumny, które mają na sobie twarz. Ot taka filozofia. I jak będziemy mieli jakieś podwójne, to znaczy, że już jest chyba koniec, tak? A może i nie? Nie, dobra. Czyli to nieregularnie... realnie było. Okej, to jest moim zdaniem najprostsza faza, ponieważ bardzo łatwo się można wybronić przed jego pociskami. Żeby się wybronić przed tymi planetami, trzeba stać centralnie na... centralnie tam, gdzie one idą, plus być przyciśniętym całkowicie do lewej strony ekranu. I nie ma po prostu bata, żeby to nas trafiło. No dobra, może jakieś tam szanse na trafienie są, ale bardzo małe, okej. Pokonaliśmy go? Znaczy, tylko tę fazę. Teraz będzie coś, czego strasznie nie lubię, no ale okej. Zmienia się, no w nas, powiedzmy. Będzie ten moment, kiedy użyję właśnie mojej cudownej broni. No dobra, Pinokio, mój drogi. Mój drogi Cupheadzie, oj, o nie. Tak być nie może. Ale okej, zabiłem cię. I teraz będziesz miał swoją fazę ostateczną. Fasę dosyć skomplikowaną, bo nas iluminaci atakują. Oj. Giń! O, już go zabiłem. Tak, to nie było aż takie trudne. Ogólnie, jeśli miałbym powiedzieć, która z jego faz jest najtrudniejsza, to najwięcej trudności chyba mi sprawiła właśnie ta marionetka. Bo potem zawsze, kiedy on już był w tej swojej dużej formie, miałem na tyle dużo rakiet, że mogłem go spokojnie rozwalić. No, jak macie dużo życia, no to wiecie, na chama go jeszcze można uderzyć, no żeby się nie przejmować utraconym życiem. No chyba, że chcecie wbić najwyższą rankę, no to wtedy okej. No i dobra. Idziemy teraz tutaj. O, Clown Beppy.
To był przeciwnik, który, gdy grałem pierwszy raz, sprawił mi najwięcej trudności. Zobaczymy, jak będzie tym razem. On ma 4 fazy i początkowo używałem na niego... Początkowo używałem na niego samo naprowadzającego strzelania i może to był główny powód tego, dlaczego z nim przegrywałem. Bo to strzelanie, owszem, strzelało w niego, ale strasznie długo trzeba było w niego nawalać. Dobra, jak on się wywali z tego toru, to znak, że go... O właśnie. A nie, dobra, jeszcze nie. Jak on się wywali z tego toru, to znak, że go rozwaliliśmy. Znaczy, że pierwszą fazę mamy za sobą. Okej, okay. Właśnie o to mi chodziło. Niestety pominąłem te kaczki różowe, co było błędem. Dobra. I teraz tak, możemy tutaj zdobywać specjalne karty, specjalne ataki, zarówno uderzając w te balonowe psy, oczywiście różowe, jak i w nos tej kolejki, czego nie zauważyłem początkowo nawet. Nie zwróciłem uwagi po prostu na to. Ojojojoj. Aj. Nigdy nie lubiłem tego ataku podkowami. Trzecia faza jest prosta, jak kolejka nie jedzie, czyli nie jest prosta. Aj. To był niewybaczalny błąd. Okej, teraz powinienem się rozwalić. No właśnie. No dobrze, mój drogi. Teraz się zmienisz w parasol. Będzie najgorsza z możliwych faz, w sensie najtrudniejsza dla mnie. I teraz tak, to się wydaje proste, ale on za chwilę wystrzeli klaunów, którzy będą nas uderzać piłkami. I to już fajne nie będzie. O nie! Nie, 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 nie. No tak. Widzicie, byłem... Ale nie, nie byłem aż tak całkowicie blisko tej chorągiewki. Dobra, panie klaunie, wkurzyłeś mnie. Wkurzyłeś mnie. Najwięcej żyć straciłem na tej jego fazie z koniem. A to dlatego, że nieumiejętnie się wtedy poruszałem. Dosyć tej kolejki. Już się żeton wyczerpał. Zginiesz ty? Tak. Dobra, wywaliłeś się na głupi ryj. Jesteś balonem. Ale nie ma, że boli. Musimy z tobą walczyć dalej. Czy mi się uda teraz ciebie rozbić? Tak. I nie bardzo mi się podoba, że ta kolejka... Oj. Że ta kolejka tutaj jest. Aj. No i co ja zrobiłem? I znowu się sytuacja powtarza. Mam 2 życia przy koniu. Co nie jest zbyt optymistyczne. Ale dobra, chyba go załatwiłem szybciej niż No nie! Nie wygram z nim teraz, mam 1 życie. Tak się nie da. Znaczy da się, ale ja nie umiem. Chyba, że zrobimy inaczej. Chyba, że zrobimy w ten sposób, że ja użyję swojej mocy dopiero na tych klaunach. No nie! A byłem na mniej więcej na tym samym poziomie. Wkurzamy ten klaun. Wkurzasz mnie!
Najtrudniejsza faza to jest chyba ta parasolka. Rzeczywiście jest to ten boss, gdzie ostatnia faza naprawdę jest taką ostatnią, hardcore'ową fazą. Bo z tym Jinem to, no to tak było nierówno. O właśnie. Powinieneś spaść i już w sumie nie wracać, ale dobra. Jak już musisz wracać, to co ja poradzę na to? No szlak! No dobra. Teraz powinno się udać. Dobra, przy dobrych wiatrach może się uda... Szlak, może by się udało ominąć te podkowy, gdybym był mądry, ale się niestety. Wyszło jak zawsze. No dobra. Dwa życia, czyli standardowo tyle je żeśmy mieli. Zmieniaj się pan w tę parasolkę, bo mnie to denerwuje już. Już bym chciał się rozwalić, wiesz? Bo mnie denerwujesz straszliwie. No nie! O! Udało się! Jest! Jak mówi przysłowie, do trzech razy sztuka. Tylko czekałem, aż ten pociąg przejedzie, bo on jest zbawienny, bo wtedy ci klauni giną, tak? Więc... no dobra, trzy razy z nim walczyliśmy. Ale w dwie minuty udało się go załatwić. Z kim teraz będziemy walczyć? Ano, mamy teraz do wyboru... Znaczy nie, no ja chciałem sobie smoka na następny odcinek zostawić. Więc zostaje nam tylko... Zostaje nam albo ten kondor taki, albo misja chodzona. To może misję chodzoną sobie zostawimy na koniec, a na razie dobierzemy się temu ptakowi do piór. Okej. Wally Werewolves. To jest tak, to jest boss, przy którym rakiety już będą potrzebne. Okej, więc... Okej, więc pierwsza jego faza to jest właśnie taki ptak. Znaczy... Takie ma dwie fazy. Za pierwszym razem atakuje nas jajkami. Plus mamy te ptaki, które też nam przeszkadzają. Aj. Mogę go nie zabijać, czemu go zabiłem? Okej, już w sumie mi się nie opłaca tych różowych brać. Okej, druga faza jego, gdzie atakuje nas piórami. I tu zazwyczaj wyręczałem się rakietą. Tylko w momencie, kiedy on odpoczywał, nie? Bo tak to te pióra, no niestety, nam blokują możliwość... trafienia go jako rakieta. No i może by... O, dobra, udało się. Teraz będziemy walczyć z jego synalkiem. I to jest moim zdaniem najtrudniejsza faza z tego wszystkiego. Strasznie nie lubię z nim walczyć. Okej, jego pociski z tego pistoletu zawsze są różowe, więc... No niby zawsze możemy... zawsze możemy na tym kartę zdobyć. Okej, udało się. Ale ja nie lubię wlatywać w te kurde kolczaste bomby jego. No nie! Giń. Mam nadzieję, że zdechniesz za chwilę. O, właśnie.
I teraz zmieniamy sobie na rakiety. Ponieważ nasz boss się będzie utrzymywać właśnie gdzieś tam cały czas na dole. Co ty żarłeś, ptaku? Nie człowieku, tylko ptaku. Nie pomagajcie mu, no! O, udało się go zabić. No, proszę bardzo, teraz... to chyba było łódzkie pogotowie. Najpierw go chcieli zabrać do szpitala, a potem stwierdzić, że w sumie nereczka też się im przyda. O ile ptaki mają nerki. Tak, wybaczcie moją hipokryzję w sprawie biologii, ale... No kurde, skoro ptaki nie robią, że tak się wyrażę, niefachowo siku, to może nerki też nie mają. Nie wiem. Nie znam się na to mi ptaków. Okej, okay. Mamy kolejny kontrakt. I teraz tak, co jeszcze chciałem wam dzisiaj pokazać? A, level platformówkowy oraz ukryta moneta. A ukryta moneta, moi drodzy, się znajduje... gdzie ona się znajduje? Za chyba zielonym namiotem, czy za zieloną przyczepą. Jest blisko właśnie tego platformowego poziomu. Tak, tutaj. Jest i ona. A więc idziemy sobie do... A, chwila. A, źle to zrobiłem. Muszę wyjść. Chwila, muszę wyjść. Bo chcę sobie broń dodać nową. Bo mi bardziej odpowiada ta broń. Jest tak. To weźmiemy jako pierwszą. A to jako drugą. Okej. Okay. Bo tu będą do rozwalenia takie bramy, które... No, akurat przy tym samonaprowadzającym są dosyć słabe. Okej. Okay. I tu jest tak, że w sumie zmieniamy sobie... Znaczy, możemy sobie iść górą albo dołem, w zależności od tego, jak uderzymy kartę. Dobra. Skończyło się? Skończyło się. To jest właśnie ta brama, o której mówiłem. Musimy celować jej w oko, no i jak widzicie, to strzelanie nas trochę zwalnia z różnych takich wygibasów, byle trafić. Ale z drugiej też strony sami widzicie, że jak się pojawiają te auta, no to trafia tylko w nie. Okej, to mi się cholernie, ale to cholernie kojarzy z Super Mario Bros. 3. Z tymi rondami na tych latających statkach, nie? Dokładnie takie samo działanie działek. To na pewno była inspiracja. Nie wierzę, że to jest kwestia przypadku, nie? Ja to chyba dołem tutaj wolałem iść zawsze. Okej. Tu będą tacy mini bossowie, których nie za... O, właśnie, ten. I tu samo naprowadzające strzelanie jest jak znalazł. Mogę sobie stać. On mi absolutnie niczego nie zrobi, bo nie ma jak. Jestem poza jego zasięgiem. No. I tu jest tak samo. Jeszcze będzie jeden. Z tego co pamiętam. I będzie jeszcze brama chyba. Dobra, gin. Tak, brutalne. Nie wiem, czy to się da rozwalić. Pewnie się da, skoro to miga. Okej, okay, jest brama. No! Ach, miałem taką, wiecie, taką...
taką cichą nadzieję, że może na pełnym życiu to przejdę, ale nie. Ta gra zrujnowała moje marzenia i... Szkoda gadać. Ale myślę, że to będzie na dzisiaj wszystko. Na całej planszy zostało nam do roboty tylko zdobycie duszy smoka. I wtedy będziemy mogli się już stąd wynosić. Smok swoją drogą jest chyba najtrudniejszym przeciwnikiem na tej planszy. Znaczy, takie opinie słyszałem, że jest najtrudniejszy. Mnie osobiście najwięcej czasu pochłonął klaun. Ale kto co lubi. Dobra. Na razie nie idę do sklepu, bo muszę jeszcze przemyśleć swoje zakupy. Póki co żegnam się z wami, no i do następnego.